22 stycznia, Marzena Dziki, witam Państwa serdecznie. Wczoraj obchodziliśmy Dzień Babci, dziś obchodzimy Dzień Dziadka. Ktoś kiedyś powiedział, że tam, gdzie dziadkowie wchodzą drzwiami, dyscyplina wylatuje oknem. Korzystając z tej okazji, pragniemy złożyć Państwu, drodzy dziadkowie i drogie babcie, życzenia zdrowia, szczęścia, pomyślności, wielu lat życia, abyście jak najdłużej mogli cieszyć się swoimi wnukami, a wnukowie Waszą obecnością. W imieniu redaktor Iwony Buczko zapraszam na nasz najnowszy dziennik, po którym przedstawimy relację z 24 finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w powiecie lubaczowskim. Sponsorem serwisu jest Bank Spółdzielczy w Lubaczowie, oferujący kredyty gotówkowe, mieszkaniowe, na samochody nowe i używane, lokaty, rachunki, ubezpieczenia, dotacje oraz szybką i wygodną bankowość internetową. Zapraszamy do oddziałów banku oraz na stronę www.bsllubaczow.pl. Serwis sponsoruje restauracja pod Księcia Górką w Oleszycach, ulica Zamkowa 61M. Organizator imprez okolicznościowych, wesel, komunii i bankietów. W ofercie także zestawy obiadowe i najsmaczniejsza pizza. Wraz z dowozem do domu. Restauracja zaprasza od wtorku do niedzieli od 16 do 23. Serwis sponsorują autoryzowana stacja naprawy pojazdów Autotest w Lubaczowie. Naprawimy, zatankujemy, umyjemy wszystko szybko, tanio i profesjonalnie. 22 stycznia, Iwona Buczko, zapraszam na najnowszy serwis w obiektywie. Mieszkańcy powiatu lubaczowskiego, rodzice, których troje lub więcej dzieci wzorowo pełniło służbę wojskową, w miniony piątek 15 stycznia w starostwie powiatowym w Lubaczowie odebrali medale za zasługi dla obronności kraju. Medal za zasługi dla obronności kraju został ustanowiony przez Sejm w 1966 roku. Otrzymują go m.in. osoby, które wykazały się męstwem podczas działań na rzecz obronności kraju, oraz rodzice jako dowód uznania za wychowanie wzorowych żołnierzy. W Lubaczowie w imieniu ministra obrony narodowej rodzicom żołnierzy uroczyście medale wręczał wojskowy komendant uzupełnień z Jarosławia, podpułkownik Leszek Przeszłowski w asyście starosty lubaczowskiego Józefa Michalika i w obecności władz samorządowych. Srebrne medale za zasługi dla obronności kraju odebrało 17 par rodziców i matek żołnierzy. Powszechnie znana już teza głosi, że od wychowania są rodzice, a od rozpieszczania? No właśnie, dziadkowie. W tym tygodniu babcie i dziadkowie obchodzili swoje święto i z tej właśnie okazji wnuki obsypywały ich życzeniami, wierszykami i słodkościami, przygotowanymi specjalnie na tę okazję. Dzień babci rozpowszechnił się w Polsce pod koniec lat 60. ubiegłego wieku. Słusznie jednak zauważono, że dziadkowie są w tej sytuacji nieco poszkodowani, dlatego pod koniec lat 80. w kalendarzu obok Dnia Babci pojawił się Dzień Dziadka. I tak w czwartek, 21 stycznia, najsłodsze życzenia swoim dziadkom składały przedszkolaki z magicznego zakątka w Lubaczowie. Na wyjątkowym spotkaniu dzieci i dziadków nie zabrakło wierszyków i ciasteczek własnoręcznie przygotowanych przez maluchy. Do swojego przedszkola babcie i dziadków zaprosiły także m.in. dzieci z samorządowego przedszkola w Oleszycach. W uroczystej akademii podziękowały dziadkom za ich miłość, pomoc, spędzany wspólnie czas i niezapomniane zabawy. Pamiętajmy jednak, że na początku uwagi i czasu dziadków potrzebują wnuki, ale z biegiem lat te role nieco się odwracają. I to dziadkowie będą potrzebować coraz więcej uwagi i pomocy ze strony swoich dzieci i wnucząt. Babciu, droga, babciu, powiedz mi, czy potrafisz zrobić to, co my? My tupiemy, tup, 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 teraz babciu, ty to zrób. My tupiemy, tup, 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 teraz babciu, ty to zrób. Przy wypełnionej po brzegi sali widowiskowej Miejskiego Domu Kultury w Lubaczowie w minioną niedzielę młodzieżowy zespół teatru Arka Lwowska przedstawił Jasełka według księdza Jana Miodońskiego w reżyserii i adaptacji księdza Józefa Dudka. Premiera spektaklu Bóg się rodzi, Jasełka, na podstawie scenariusza księdza Jana Miodońskiego, miała miejsce 9 stycznia bieżącego roku w Cieszanowie. Sam scenariusz Jasełek księdza Miodońskiego pochodzi sprzed ponad 100 lat, z 1899 roku. Reżyserii i adaptacji na potrzeby teatru Arka Lwowska podjął się jego inicjator i kierownik ksiądz Józef Dudek. Oprawę Jasełek w Lubaczowie zapewnił m.in. zespół muzyczny z dyrektorem Miejskiego Domu Kultury Andrzejem Kindratem na czele. Teatr Arka Lwowska, który w lipcu ubiegłego roku świętował jubileusz 25-lecia swojego istnienia, liczy dziś ponad 50 aktorów, w tym sporą grupę młodzieżową. Pierwszą sztuką Arki Lwowskiej był Uśmiech Lwowa w reżyserii księdza Józefa Dudka, który dokonał scenicznej adaptacji noweli Kornela Makuszyńskiego pod takim samym tytułem. Jaka światłość na Betlejem się rozchodzi.
Daj się zakolędować. Pod takim hasłem już po raz trzeci kolędowali mieszkańcy Oleszyc i artyści, tym razem z Oleszyc, Lubaczowa i Cieszanowa. Niebo pięknie przystrojone, świeci dełka mrugające, nad stajenką rozwieszone, złote gwiazdki, lampki nocne, luli laj, luli laj, luli, luli laj. W piękny piątkowy wieczór 15 stycznia sala widowiskowa Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury wypełniła się dźwiękami melodii mniej lub bardziej znanych. Jako pierwsza na scenie pojawiła się grupa rodziców, wychowanków i pracowników Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Oleszycach. Tuż po nich na scenie stanęły Livia Trubacz i Wiktoria Nicpoń z sekcji wokalnej Miejskiego Domu Kultury w Lubaczowie. Zaprezentowała się także najliczniejsza grupa, zespół wokalny Cztery Pory Roku z Oleszyc, która przy akompaniamencie Grzegorza Góreckiego zaprezentowała szereg mniej znanych pastorałek. Jako ostatni wystąpił sekstet instrumentów dętych z Cieszanowa, a na zakończenie wszystkie zespoły wspólnie zaśpiewały kolędę Pójdźmy wszyscy do stajenki. Okres noworocznych spotkań połączonych z dzieleniem się opłatkiem. W takiej właśnie atmosferze spotkali się Sybiracy z Oleszyc, członkowie koła działającego tam od 1990 roku. Koło Sybiraków działające w Oleszycach powstało 28 sierpnia 1990 roku. Jego pierwszym prezesem był Jan Skulimowski. W 2001 roku zastąpił go Mikołaj Szymoniak. Koło liczy dziś 39 członków z Dzikowa, Cewkowa i Oleszyc, Sybiraków zza Uralu, a także przesiedleńców z Besarabii. Członkowie spotykają się kilka razy w roku. Jeszcze do niedawna wyjeżdżali na przykład do Przemyśla na spotkanie rekonstrukcyjne przypominające wywózki na Sybir czy też na pielgrzymki do Częstochowy i Marsz Sybiraków. Siatkarska reprezentacja dziewcząt z Lubaczowskiego Liceum Ogólnokształcącego zwyciężyła w rozegranej 19 stycznia w Lubaczowie powiatowej licealiadzie w piłce siatkowej. Dzięki temu zwycięstwu siatkarki z LO będą teraz reprezentowały powiat lubaczowski w rozgrywkach na szczeblu rejonowym. Zawody rozegrano na hali sportowej zespołu szkół w Lubaczowie, a drużynę poprowadził do zwycięstwa Andrzej Pietrzycki. Państwowa Szkoła Muzyczna w Lubaczowie zaprasza jeszcze dziś na muzyczne przedstawienie w wykonaniu uczniów i nauczycieli Pierwsza Gwiazdka. Początek o godzinie 18 w sali koncertowej, wstęp bezpłatny. W najbliższą niedzielę 24 stycznia w Miejskim Domu Kultury w Lubaczowie już ósmy raz grupy kolędnicze z całego powiatu lubaczowskiego zaprezentują ludowe tradycje Herodów ziemi lubaczowskiej. Początek 8 dekanalno-powiatowego przeglądu zespołów kolędniczych Herody o godzinie 14. A zaprasza parafia Świętego Stanisława w Lubaczowie, Fundacja Pamięć i Tożsamość z Lubaczowa, Powiatowe Centrum Kultury i Miejski Dom Kultury w Lubaczowie. Wernisaż Marka Faszczowego, występy muzyczne, pokazy Zumba Kids, fitness klubu Batuka i aukcje charytatywne. To czeka na wszystkich, którzy odwiedzą Miejski Dom Kultury w Lubaczowie i wezmą udział w charytatywnym spotkaniu Tworzymy dla Martyny. Głównym celem wydarzenia jest zbiórka pieniędzy na dalsze leczenie Martyny Dziadury, u której w 2014 roku wykryto toczeń rumieniowaty układowy wraz z zespołem antyfosfolipidowym. W dniach od 25 do 29 stycznia trwać będą ósme obchody Międzynarodowego Dnia Pamięci o ofiarach Holokaustu na Podkarpaciu. Patronat honorowy nad całością obchodów objął marszałek województwa podkarpackiego Władysław Ortyl. Obchody mają charakter regionalny, a w Lubaczowie odbędą się 28 stycznia. W programie od godziny 13 zwiedzanie miejsc związanych z żydowskimi mieszkańcami Lubaczowa, początek w Muzeum Kresów, następnie uczczenie pamięci Żydów lubaczowskich przy obelisku ku czci pomordowanych Żydów z Lubaczowa i okolic na plebańskim polu pod Dachnowem, a od 17 w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Lubaczowie spotkanie z osobami, które przeżyły Holokaust i przedstawicielami drugiego pokolenia uratowanych z Holokaustu, Lucią Rettman, Orą Regew-Hojman i Judith Elkin.
Sponsorem serwisu jest Bank Spółdzielczy w Lubaczowie, oferujący kredyty gotówkowe, mieszkaniowe, na samochody nowe i używane, lokaty, rachunki, ubezpieczenia, dotacje oraz szybką i wygodną bankowość internetową. Zapraszamy do oddziałów banku oraz na stronę www.bsllubaczow.pl. Serwis sponsoruje restauracja Pod Księcia Górką w Oleszycach, ulica Zamkowa 61M. Organizator imprez okolicznościowych, wesel, komunii i bankietów. W ofercie także zestawy obiadowe i najsmaczniejsza pizza wraz z dowozem do domu. Restauracja zaprasza od wtorku do niedzieli od 16 do 23. Serwis sponsorują autoryzowana stacja naprawy pojazdów Autotest w Lubaczowie. Naprawimy, zatankujemy, umyjemy wszystko szybko, tanio i profesjonalnie. To wszystkie wiadomości w dzisiejszym serwisie. Dziękujemy za uwagę, życzymy miłego weekendu i do zobaczenia. Na razie zbieramy i nie możemy, oczywiście wszyscy będą składać prośby do Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, tak zawsze się to odbywa. Potem jest tak zwana komisja weryfikuje, co jest potrzebne do danego szpitala i w tym przypadku będzie to samo na pewno. Czyli będzie weryfikacja tego, co dana jednostka potrzebuje i potem jest zakup po finale. Na przełomie finałów zawsze są przeważnie zakupy, czyli zaczyna się finał, będzie zaczynał się 25 finał, a za 24 będzie zakupowany sprzęt. Ale powiedzmy, bo to też jest chyba ważne, że nawet jeśli do Lubaczowa nie trafi sprzęt, to przecież dzieci z terenu powiatu, czy też starsi, od kilku lat korzystają przecież z tego sprzętu w innych placówkach, prawda? Bo leczymy się wszędzie. Oczywiście dużo osób po prostu wyjeżdża stąd i czy w Polsce zachodniej, wschodniej, północnej, czy południowej, zawsze jest takie uczucie tych starszych osób. Naprawdę starsze osoby bardzo to doceniają. Nawet dzisiaj babcia pod kościołem, że no jest bardzo, powiem wprost, kiedyś może do orkiestry osoby starsze podchodziły tak sceptycznie trochę, młodzież i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No w tej chwili jest odwrotność. Ludzie starsi zaufali w ogóle orkiestrze, nam jako wolontariuszom. I coraz więcej pieniążków dają, bo też coś jest dla nich, coś z tego sprzętu korzystają przynajmniej. Ty wyprzedziłeś trochę moje pytanie, bo ja na koniec chciałam zapytać właśnie, co możemy powiedzieć, albo właściwie co możemy odpowiedzieć tym, którzy ciągle są sceptycznie do orkiestry nastawieni, którzy uważają, że to niekoniecznie jest takie dobre, jak się głosi wszem i wobec. Nie, to tak właśnie nie jest. Moim zdaniem ci sceptyczni to są bardzo, bardzo duże jednostki. Na cały Lubaczów znajdzie się dwie czarne owce zabłąkane, które będą specjalnie podgrzewać tą taką niechęć do orkiestry, a gdzie sami przychodzą na światełko do nieba z dziećmi, gdzie sami korzystają ze sprzętu w Lubaczowie, w szpitalu na przykład, jak się rodzi dziecko w Lubaczowie, komuś w rodzinie, to też przecież korzystają z tego sprzętu. Także z tymi sceptykami to jest tak naprawdę, że to jest w dużej grupie 2-3 osoby, które nakręcają i bardzo prosiłbym wszystkich mieszkańców Lubaczowa, nie nakręcajmy się negatywnie. Jeżeli nie chcemy wspomóc orkiestry, nie wrzucajcie, ale nie przeszkadzajcie. W tym roku mamy fajną aukcję internetową. Pierwszy zakup nastąpił po 58 sekundach po wystawieniu. Mamy 5 metrów sześciennych drzewa bukowego, firma z Oleszyc nam to zasponsorowała. 14 dni będzie aukcja trwała. Też mamy z ziemi jarosławskiej przelot samolotem. Proszę? Szybowcem, on tutaj córka podpowiada.
Co jeszcze? Mamy słoik ogórków do wylicytowania, mamy obrazy. Aukcje potrwają do końca stycznia i zamkniemy kwotą, nie wiemy jeszcze jaką, ale już mamy za drzewo, za 5 metrów sześciennych drzewa już mamy w tej chwili ponad 500 zł, także aukcje będą w tym roku takie trochę inne, przydatne i na zbożny cel. Razem dzisiaj miałyście miejscówkę, czy osobno? Razem. Pod kościołem Stanisława Świętego. No i co, dobre się to okazało miejsce, czy nie do końca? Powiedzcie, jak to wyglądało. Wrzucali, nie wrzucali? Kto wrzucał? Och, bardzo dobre miejsce, naprawdę. Ludzie są bardzo hojni i wrzucają takie grosze, ale też się zdarzają bardzo często pieniądze papierowe, więc to jest takie naprawdę bardzo dobre ze strony ludzi. Kto wrzuca najwięcej? Młodzież, dzieci? Starsi ludzie. Chyba najwięcej osób starszych i małe dzieci z rodzicami, a może tak, w ten sposób. Wróciłyście ciężkimi puszkami tutaj do sztabu? No, tak, bardzo ciężkimi. Już chyba nie doniesiemy do banku, już będzie chyba ktoś inny musiał nieść starszy. O, to bardzo dobrze. Słuchajcie, opowiedzcie mi jeszcze, jak przetrwałyście dzisiaj w tej takiej nie za dobrej pogodzie na zewnątrz? Bez problemu, mi się wydaje. To jest taki jakby... Najmniejszy problem właśnie, bo dlatego, że stoimy i to dodaje ten, tak jakby też tego klimatu. A jeżeli ktoś nam wrzuci pieniądze, to od razu się nam tak jakby humor poprawia i nie jest to takie straszne, jak niektórzy sobie to wyobrażają, gdy nam rzucają pieniądze. Lubię pomagać osobom i stwierdziłam, że warto pomóc i po prostu warto pomóc i ten sprzęt po prostu chociaż postarać się, żeby było więcej pieniążków, żeby było więcej wolontariuszy, żeby ludzie się po prostu przekonali, że to jest naprawdę fajne. Zostajecie z orkiestrą na dłużej? Tak. Tak, jasne. Dzisiaj wystąpiliśmy właśnie ze skeczem na Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy. Dla nas jest to wspaniała zabawa, a dla potrzebujących jest to potrzebne po prostu. Niesiemy im pomoc. Ludzie chętnie przychodzą na takie spektakle, imprezy, wrzucają datki. Nam się wydaje, że jednak publiczność rozbawiliśmy. No bo sala jest prawie pełna, tak? Z tego co zauważyłam, jest sporo ludzi. No, najmniej ich nie jest. Widać, ktoś chciał przyjść i pooglądać występy nasze i innych osób. Czy z orkiestrą tutaj gracie pierwszy raz w Lubaczowie? Tak, jest to nasz pierwszy występ. Na następny rok na 100%. Spotkałyście się z jakimiś, nie wiem, miłymi albo niemiłymi komentarzami? Jak to wyglądało? Nie mieliśmy takich żadnych. Same uśmiechy. Jest. Jak myślicie, ile wy w tych puszkach macie? Potraficie powiedzieć tak mniej więcej? Około 100 zł. Tak. Dzisiaj wychodzicie jeszcze na miasto, czy to już jest koniec waszej pracy? Czyli teraz co? Jeszcze tylko liczenie pieniędzy, tak? Tak. Banku. Który raz wy gracie razem z Wielką Orkiestrą? Ja pierwszy. Który raz? Szósty. Chciałam takiego z koleżankami, podobało mi się to, więc czemu nie? Nie wiem, tak się podobało. Jak każdy mogłam, to już chodziłam. Do tej pory. Jest mi niezmiernie miło być organizatorem
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Wspólnie z mieszkańcami Oleszyc, całą społecznością szkoły, szkół z Cewkowa, Ździkowa, Starych Oleszyc, Zalesia uczestniczymy w tym koncercie, który ma miejsce tutaj w naszej szkole. Podczas tego koncertu można zakupić i poczęstować się ciastem. Rodzice z Rady Rodziców przygotowały kącik kawowy, gdzie można wypić kawę i herbatę, miło spędzić ten czas. Również chciałam powiedzieć, że po raz 10 w naszej szkole organizowany jest sztab Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. 45 uczniów bierze udział jako w zbiórce pieniędzy. Chodzą po ulicach, koło szkoły, zbierają pieniądze. W ubiegłym roku zebraliśmy ponad 15 tysięcy, dokładnie 15,590. Troszeczkę mniej niż w poprzednich latach, ale wcześniej zrzeszaliśmy pracowaliśmy na większym terytorium, bo Wielkie Oczy, Łukawiec, w tamtym roku już mniej, a w tym roku to tylko został nam jeszcze Cewków, no i oczywiście niezawodna społeczność Oleszyc, której jeszcze raz, tak jak pani powiedziała, bardzo dziękujemy, bo bez ludzi dobrej woli i bez ludzi żyjących, pracujących w Oleszycach nie byłoby tej akcji. Ja tylko jeszcze chciałam dodać coś od siebie, jeżeli mogę, że jakakolwiek akcja na rzecz kogoś, czy to zbiórka, ostatnio czytałam, na kupienie jakiejś protezy, czy dla jakiegoś dziecka, czy obojętnie jaka by to nie była akcja, czy świąteczna paczka żywnościowa, zawsze w Oleszycach spotyka się z wielkim odzewem i dziękujemy wszystkim przyjaciołom dobrej woli, ludziom dobrej woli i przyjaciołom Wielkiej Orkiestry. Nasze dzieci są wdrażane do akcji, w ogóle do wolontariatu i uświadamiane i wiedzą. Zresztą ja myślę, że to w ogóle wypływa bardziej od nich i od ich rodziców, bo próbowaliśmy, pytaliśmy, czy w tym roku damy radę. Nie można było, no w ogóle wszelkie argumenty, żeby nie odważyliśmy się jakichkolwiek argumentów przeciw wysunąć, bo no jak nie będzie Wielkiej Orkiestry? Zawsze była i będzie i do końca świata. I w Oleszycach też. Naszą akcję rozpoczęliśmy już w piątek na terenie szkoły. Dzieciaki kwestowały w każdej jednej klasie i powiem szczerze, że bardzo pozytywny był odzew tej akcji. Bardzo hojnie nasi uczniowie wyrażali swoje dary serca. Dzisiaj jak zwykle zbieraliśmy na terenie naszego obwodu szkolnego, czyli w Starym Dzikowie, w Łazowie, w Nowym Dzikowie. Skoncentrowaliśmy się jak zwykle na skupiskach tam, gdzie jest najwięcej ludzi, czyli pod kościołami po mszach świętych i powiem szczerze, że odzew był jak najbardziej pozytywny, może odrobinę mniej entuzjazmu, ale też można powiedzieć, że ludzie wykazali bardzo duże zrozumienie, powiem szczerze, datki były bardzo hojne, bo mieliśmy nawet banknoty 50-złotowe wrzucane do naszych puszek. Młodzież bardzo chętnie angażuje się. Mam kłopot zawsze, bo zgłasza mi się tyle wolontariuszy, że musimy robić losowanie i wybierać no, tych, którzy mają szczęście. Dzisiaj przyjechałem, tak jak mówiłem, z 8, chętnych mieliśmy ponad 20. Myślę, że kwota będzie porównywalna do ubiegłorocznej. Ja jeszcze chcę dodać, że taką nową atrakcją, którą zorganizowaliśmy w tym roku, był taki charytatywny mecz piłki siatkowej. Zagrały drużyny Czarnych Oleszyc i naszej amatorskiej drużyny ze Starego Dzikowa BS Stary Dzików. Mecz rozegrany w wspaniałej atmosferze, bardzo dużo kibiców, nasi wolontariusze też jeszcze zbierali datki, także myślę, bardzo fajna atmosfera, muzyka, fajna zabawa. Myślę, że to fajny pomysł był i będziemy to kontynuować. No, ja mam nadzieję, że jest w Polsce ogromna rzesza ludzi, których ta akcja cieszy tak samo jak i mnie i mam nadzieję, że ten nasz entuzjazm sprawi, że nawet ci, którzy nie są przekonani do tej akcji, w przyszłym roku będą do tej akcji przekonani. Samodzielnie gramy bodajże od 8 finału Wielkiej Orkiestry. No i tak jak dzisiaj widać, nie straszna nam pogoda, nie straszny nam deszcz ze śniegiem. Wszyscy się dobrze bawią i myślę, że efekt będzie podobny jak w roku poprzednim.
A jaka kwota w ubiegłym roku została zebrana? W ubiegłym roku zebraliśmy kwotę ponad 26 tysięcy złotych. Z moich ustaleń i takich prognoz, które mam w tej chwili, bo mamy na ulicach miasta i gminy Narol 101 wolontariuszy, myślę, że jeżeli wszystko pójdzie z planem i wszystkie oczekiwania programowe się spełnią, to będziemy mieli podobną kwotę. Myślę, że społeczeństwo wykaże gorące serca przy takiej pogodzie również. Jakie uczucie panu towarzyszy jako szefowi sztabu? No, jesteśmy w tej chwili już, podchodzimy do tego z pewnym takim, z bogatym doświadczeniem i myślę, że nie ma większych problemów, jeżeli chodzi o organizację tego finału. Zresztą mamy sprawdzoną formułę, która się sprawdza, ludzie się doskonale bawią. Ja myślę, że warto być na naszej licytacji, warto być na naszym pokazie sztucznych ogni. Można zjeść wspaniałe ciasta, zjeść pierogów, kupić losa w loterii fantowej, także jest coś dla ciała i coś dla ducha i wszyscy się bardzo dobrze bawią. A my jesteśmy zawsze zadowoleni z tego, że udało nam się zrobić fajną imprezę dla mieszkańców. Życia bacik nie daje nam tchu. Podobno ptaki upadły jak ludzie, jednak bliżej są nieba. Siedzę na tyłku z rękami w kieszeniach, a duszy nie tego trzeba. W ogóle już od kilku lat dostajemy sprzęt od Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, a ostatnio dostaliśmy dosyć dużo świetnego sprzętu. Zresztą zawsze ten sprzęt, który otrzymujemy, jest najwyższej klasy. Raczej nam się nie psuje, chociaż no, czasem ulega awarii, ale najwyższej klasy i naprawdę pomaga nam dobrze opiekować się noworodkami. Jesteśmy bardzo zadowoleni z tego sprzętu i nie jeden szpital nam zazdrości takiego wyposażenia.